Zobaczcie, jakie mamy luzy na spożniach. Zobaczcie, jaki tu jest patent. Szpachla i dla konstrukcji rękawica. Czyli głównym spoiwem tutaj jest farba, żeby to wszystko się trzymało. Zobaczcie, jak naprawiono. Rękawica, tylko wypełnienie. O, nawet cała para chyba jest. Ja pierdziu. Cześć moi drodzy, pewnie się dziwicie, że mnie tu widzicie, ale mamy dzisiaj specjalny odcinek, specjalna forma, będzie to test. Z racji, że używam dużo szlifierki kątowej, to będziemy testować tarczę do cięcia metalu stali nierdzewnej, średnica zewnętrzna 125 mm, grubość mm. Oczywiście nie jest to materiał sponsorowany, wszystkie tarcze nabyłem osobiście w 5 marketach budowlano-technicznych, 3 sklepach stacjonarnych, a także oczywiście z internetu. Porównamy sobie też z tarczą, której używam na co dzień. Sprawdzimy, jak to wygląda cenowo. Porównamy sobie, jak ona się prezentuje w stosunku do innych pozostałych tarcz. Mamy tarcze budżetowe i takie markowe. Przedział cenowy od 0,90 zł do 20 zł. Pakiet premium za 500. Będziemy to testować na takim pręcie ciągnionym FI25. Będziemy mierzyć czas, w jakim czasie nasza tarcza przetnie ten pręt, a także potem średnicę po obcięciu, średnicę oczywiście tarczy. To tak, to jest materiał, tarcze tu widzicie, 32 tarcze. To teraz pokażę Wam, czym będziemy cięli. Więc tak, teraz prezentacja bohaterów od góry, od lewej. Tutaj macie markę, gdzie kupiłem i cenę. To tak, Debray, Norton Vulcan, Erbauer, Fischer, Metabo, Milwaukee zwykła, Hilti, Tedium, DeWalt. Udało mi się 1 mm nawet zdobyć. Myślałem, że będę skazany na 1 i 2, ale super. Dexter, Tyrolit, Berg Pro. Właśnie niektóre są do stali nierdzewnej, dlatego napisałem, że specjalnie to są dla stali nierdzewnej. Bosch, Flexovit Pro, Lux Tools, Universal Fit, Incoflex Pro, Milwaukee Pro Plus, Wurt Optimum, Grafit, Wurt seria Redline, IMP to z marketu z Turcji. Tu ciężko znaleźć jakieś dane. Raz, że słabo widać, a dwa, że tam nic praktycznie nie ma. Fert, André, Kronenflex, Condor, Starflex, Yato, i od firmy 3M Cubitron 2, Vercatto, Verto i Makita. Więc to mamy 32 tarcze. To co? Teraz tniemy. Więc tak, bohaterowie omówieni, to teraz tak. Szlifierka kątowa. Statyw zamówiłem na internecie. I tak, on jest podłączony tutaj, szlifierka na krótko, czyli włączam tutaj prąd i on od razu już jest na pręcie, zaczyna go ciąć. Jak ja tutaj włączam prąd, to włączam też stoper, przetnie nam pręta i potem automatycznie jak dotnie, spadnie na przycisk, wyłączy, wyłączam stoper. Także tutaj jedynie cyk, cyk, przełącznik stoper. Tutaj może być granica błędu, także myślę, że będzie test wiarygodny. Co jeszcze? Szlifierka trochę zmodyfikowana właśnie, bo tutaj dałem przeciwwagę.
tarcz wcześniej nie mierzyłem średnicy, no jeżeli producent dał trochę więcej niż 125 mm, no to zostanie trochę więcej niż 125, a jak to jest trochę niższa, no to wynik będzie gorszy, jeśli chodzi o średnicę. Grubości też nie mierzę, no wszystkie powinny być po 1 mm. To co? Będziemy zaczynać. Czyli najpierw stoper, potem prąd i potem jak tam będzie przycisk naciskany, to ja wyłączam stoper i powinno być git. A, z tyłu jeszcze pręta trzyma i madło, także nie ma żadnych drgań. Stabilnie jest zamocowany, także tutaj nie ma żadnej dyskusji. Jesteśmy już po cięciach. Miałem dwa pręty po pół metra i ciąłem raz, dwa cięcia i potem robiłem obrót raz, dwa, żeby się pręt nie zagrzał i potem wymiana pręta na kolejny. I tak samo dwa cięcia, chyba że czas był długi cięcia, to wtedy po jednym cięciu go obracałem, ewentualnie robiłem przerwę. Jeśli chodzi o czasy, to wygrał Cubitron 2, 13,4, drugi Norton Vulcan 15,5. i Kronen Flex 15,7. Najlepsze czasy. Tu macie całą tabelkę. I tak, cztery tarcze w ogóle nie docięły. Dałem im 4 minuty na przecięcie i po tym czasie nie docięły. Verkato nawet nie doszła do połowy pręta, więc musiałem ręką trochę docisnąć, żeby przecięło, żeby potem sobie sprawdzić, jaka średnica zostanie po przecięciu. No, zagotowały pręta, no ale taka sytuacja. Czas przecięcia pręta nie jest takim parametrem bardzo istotnym. Pokazuje to, jak szybko tarcza wgryza się w metal. Najważniejsze tutaj będzie średnica tarczy po przecięciu pręta FI28, a także cena. Czas, myślę, że to będzie trzeci parametr, czyli najmniej istotny. Teraz najważniejsze parametry tego testu, czyli średnica tarczy, jaka została po przecięciu tego pręta FI28. I tak, tu mamy nominalna średnica tarczy, oczywiście 125 mm. I tu mamy po przecięciu 125,56 Fert, który wygrał. Oczywiście jest to nadwymiar, nie mierzyłem go wcześniej, ale jak się przyglądałem, to widziałem, że on jest gdzieś milimetr wyższy niż pozostałe tarczy, dlatego jest wartość większa niż nominalna. Ale skoro producent dał większą, no to więcej zostało, także spoko, brałem to pod uwagę. Drugie miejsce WURT seria Redline, trzecie miejsce Cubitron 2, taka sama średnica jak Tedium Inox. Czyli również trzecie miejsce, mierzyłem dwa razy,
mierzyłem suwmiarką elektroniczną. Trzy najlepsze wyniki, tu macie całą tabelę. I teraz podsumowanie zbiorcze. W wurcie ubyło tylko 0,2 mm, w kubitronie i w tediamie 44 mm. To bardzo dobre wyniki, również wurt Optimum bardzo dobry i Berg Pro, bo to raptem po 0,5 mm. I podsumowanie końcowe, także najważniejszy parametr średnica po przecięciu, drugi parametr myślę cena i trzeci czas. Tu na zielono najlepsze wyniki, jasno zielono trochę gorsze po 4 i na czerwono 4 najgorsze, na żółto praktycznie troszkę mniej. Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, to wydaje mi się, że Tediam wygrał dzisiejsze starcie. Co ciekawe, na co dzień go używamy w warsztacie, także to jest ta tarcza. Bardzo dobra średnica, bo 44 mm tylko ubyło. Cena no najlepsza ze wszystkich, 2,38 i dosyć dobry czas przecięcia, bo niecałe 19 sekund, wszystkie poniżej 20, także myślę, to jest bardzo dobry czas. No tutaj cena i średnica zdecydowanie. Myślę, drugie miejsce Pferd, był to nadwymiar, bardzo mało go ubyło i też również dobry czas cięcia, 20,4 sekundy, cena 4,50. Jak również też bardzo dobre wurt Redline, tak samo 0,2 tylko ubyło po przecięciu, 3,90, czas poniżej 30 sekund też dobry, także na te myślę trzy tarcze zwróciłbym uwagę. Może jeszcze słowo o Kubitronie, bo fantastyczna średnica po przecięciu, najlepszy czas cięcia, wgryzał się w metal super, nie sypał się w ogóle, no tylko ta cena zaporowa 20 zł, no ale jak to uważa, tak cięcie no to sama przyjemność, także też bym go rozważył, no jedynie ta cena, ale jak dla mnie pierwsza trójka to Tediam, Pferd i Wurt czerwona seria, to taka dla mnie pierwsza trójka. A z rozczarowań, no to na pewno te najtańsza Debray, ale bardzo się sypała, tak samo Lux Tools, Norton, no i ta Verkat, to sypie się i no i nie dociął w ogóle pręta. To myślę, że minus, Hilti również na minus. Tu macie całe zestawienie. Także to by było na tyle. Dajcie znać, jak podoba się test, czy coś jeszcze może tniemy, czy coś jeszcze dokupujemy tarcze, czy może inne testy, jak Wam się podobał odcinek. Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji kanału. Kciuki w górę oczywiście. No i do następnego odcinka. Cześć.